Rafał Moks, po wygranym pojedynku gratuluję. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że Rafał to jest marka i człowiek, który dotrzymuje zawsze słowa, bo zapowiedziałeś duszenie i było. Tak, w tym przypadku dotrzymałem słowa. Ale powiedz w takim razie, jako specjalista tych duszeń, jaka jest tajemnica w tym duszeniu, które ty wykonujesz, żeby, no wiesz, można robić duszenie i duszenie, prawda? No zgadza się, no wszystko co robię staram się zrobić ze stuprocentową perfekcją, także no fajnie, że się udaje. Ja rozumiem i widzę to, że coraz bardziej poważnie traktujesz swoją karierę. Chcesz tego pasa i ponownie nie chcesz walczyć z Borysem, ale w takim razie znasz jakąś inną drogę w takim razie? Na dzień dzisiejszy nie chcę rozmawiać na ten temat. Rozumiem. Powiedz o Danielu Acacio, czy to jest, jakiego rodzaju to był przeciwnik, tak porównując go do innych przeciwników? Trudny, łatwy, średni? To był przeciwnik jak każdy inny. Był trudny, po prostu, jeżeli jest dobrze zrobiony game plan, nie jest zrealizowany, no tak wygląda walka. Ja miałem na niego game plan, podejrzewam, on miał na mnie, ja zrealizowałem swój w 100% i zwyciężyłem. On miał takie momenty, że ciebie podpuszczał. Widziałeś to? Tak dalej. No po prostu. Obydwoje się podpuszczali. Ja wiedziałem, że czeka, żebym wszedł szybko w nogi i będzie chciał mnie skrócić, podejrzewałem podbródkowym. No ja wiedziałem, że jak rozbiję mu nogę, to go zmuszę do wejścia w nogi. Pojawiła się rzeczywiście ta szansa, o której też już na konferencji mówiliśmy, walki za granicą i w Polsce, ale jakbyś miał wybierać, to wolisz kontynuować karierę w Polsce czy za granicą? Oczywiście wolę karierę w Polsce i najlepiej w KSW. A jakieś specjalne powody dlaczego? Tu jestem w domu, tu są moi fani, tu się czuję najlepiej. I tu jest federacja taka, na której zawsze mi zależało. Mówiłeś przed walką właśnie, że to jest swego rodzaju odpowiedzialność walcząc u siebie. Czy to się jakoś tak, ta energia, samopoczucie zmieniała się w trakcie przebiegu pojedynku po tym, jak ten tłum reagował? Jedyny minus jest taki, że nie chcę się zawieść nigdy swoich fanów, tak oczywiście no, całą Polskę dotyczy, ale tutaj w szczególności, tak, bo tutaj rodzina była, no pierwszy raz tak było, że naprawdę było dużo, dużo znajomych, sąsiadów, jakichś tych, taka jeszcze większa dodatkowa presja jest, żeby nie przegrać. W takim razie bardzo ci dziękuję, gratuluję wygranego pojedynku. No i co, mam nadzieję, że jak najszybciej widzimy się ponownie. Tak jest, dziękuję. Ja również. Dziękuję.